Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Freeze! Prepare to be blown away!
Siema, siema. Cały czas mówię, a tu miałem mikrofon zmutowany. Co się dzieje? Siemanko. Uzi. Jakbym miał coś z Kakeli, to bym oczuł Kakeli, ale kompletnie nic nie ma, to nie chce mi się wchodzić nawet za bardzo. A tutaj przynajmniej sobie zmiana trochę otoczenia. Cały czas mówię, a tu mikrofon miałem zmutowany. Dobra. Windwell Aster. No, mówię, a tu nic się nie dzieje. I teraz patrzę, co się działo. Szkoda, że nie mam drugiego monitora. To nie widzę wszystkiego, co jest po drodze. Co tam ktoś napisze na czacie. I dopiero od czasu do czasu sobie zajrzę. O! Wiewiórka. Jej. Tam mam jakoś wejść? Wspinaj się. Amber. Jakieś tam umiejętności wspinaczkowe ma. Dobrze, że tak powoli stamina schodzi. Oj. Nie wiem, czy ja tam wejdę. Muszę gdzieś przerwę zrobić. Bo tu jeszcze duży kawałek mi został. Ale może? Może? Zaraz spadnie, dobra. O, wejdź sobie tu. O, całe szczęście. Bo jakby zleciała. Ale weszedłem po taką górę, zobaczcie. Jakie to wielkie mapa. Fajnie wygląda, co? Ciekawe, którą mógłbym inną mapą wejść. Tu weszedłem po prostu przez górę. Ale może gdzieś jakimś boczkiem. Tak samo by dał radę. Liza. Hey cutie. You're going to help me out too? How kind of you. No jasne. Don't hesitate to come to me if you need anything. Dobra. Jakie rzeczy bibliotekarka robi? Albo czy mogłaby mi pani bibliotekarka opowiedzieć o tych ruinach? Nie, czemu jest tutaj przy ruinach? Good question. Well, because Jean trusts me. So you should as well. Jean trust jej? Możemy też. Przemieniło nas w Amber, czyli musimy zapewne Amberową postacią wchodzić. To co, wchodzimy. Do czasoprzestrzeni. Potrzebujemy piąty poziom. Na wyższe jakieś elementalne. Potrzebuję zapewne większy poziom. Albo takiej postaci po prostu potrzebuję, żeby tam wejść. Na razie mam zablokowane, to wchodzimy sobie na podstawę. Broń jakąś dostałem już na swoim podejmaśle. A zobaczymy dalej. To ta powinna dużo bić. Ale widzieliście, Amber dużo bije z dystansu, z tych magicznych umiejętności. I guess I could give this a go. No daj. Ją będziemy latać. Co jest na enter? A, czat. Aha, jak biega. Dobra, to teraz
I knew it. There is a strong elemental energy coming from deep within this temple. Tam jakaś energia widzi. Are you able to float across? Can't do much even if she does. Good point. We'd better start looking for a way to get up there then. No. Spytała się Paimona, czym ona by poleciał tam. Ale jak my nie potrafimy, to i on nie poleci. Zobaczymy umiejętność jej. You've been a naughty boy. Tak wokół siebie chyba tylko. Ale to jest dystansowa bardziej. Czekajcie. To mogę sobie normalnie odbić. Let's ride this wind current, shall we? Tap space twice to wind. Dobra, tak samo jak wcześniej. Mamy wejść w ten winda dwa razy, żeby polecieć do góry. No i jesteśmy. Zapewne tutaj. Mamy punkt wskrzeszenia, bardzo fajnie, odblokowujemy przejście. Co nieco się tam już kojarzy. Co nieco na razie. Ale jako tako, leci to do przodu. Mamy tutaj slimy. Moglibyśmy Amber wziąć i bić je na dystans, ale zobaczmy ją. Leave it to me. Troszkę za daleko była, ale rzućmy kół. Come a little closer. Bije na dystans. Hip hop hop i ucieka do tyłu. O, w takim stylu działa. A tu co leży? Nic. Samo przejście się nam odblokowało. Ciekawe. It's an electro monument. No wonder. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. Serio? Naładujmy elektrycznymi umiejętnościami, mówi. Gdy skill jest naładowany na maksa, wyzwala energię. Okej. Okay. Naładujmy. Blitz. Wow. Jakie umiejętności ma magiczne? A, bo muszę... Dobra. Bije na dystans. Myślałem, że tylko obok siebie. Tylko trzeba zaznaczyć. Trafić w przeciwnika. Mamy skrzyneczkę. Tu nic nie mamy. Ale pieniądze wpadły. Jak się nazywa? Liza. Lisa. Mógłbym tak, w takim samym stylu zrobić. Ale... Dobra, wchodzę. You're in for a little shock. When it comes to wet enemies, I've got them covered. Kozak postać. Nie muszę nawet zaznaczać jej. A to zniszczy? Zniszczy. Nawet sama siebie. No wiadomo, skrzynia wybuchła, to każda by dostała. Oprócz Amber, jeśli by stała z tyłu. No co, znowu w powietrze. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. I mamy kolejny punkt strzeszenia. Dobra. To są takie czasoprzestrzenie jakby. A, staminę sobie ładuje. Ona dużo staminy potrzebuje. Jaka rzodkie wielka. I marchew. Spoko. I biegniemy dalej. Tutaj tym było? Chyba tam. Tam na dole już siedzą stwory. Wskoczę, tylko zobaczę tak. Będę ładował E, ale nic nie mogę robić. No to nic. Muszę wskoczyć i w tam używać. Come a little closer. You've been a naughty boy.
Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. A, zobaczcie. Wzięła latarnię, postawiła. Dzięki czemu wszystkie potwory, które podchodzą do mnie, dostają obrażenie. Ładnie. Kozak umiejętność. To co, lecimy dalej. Oh, you wanna know about this gem? Co? Ktoś rozwalił taki coś? You're seriously asking? This is a vision. Hopsa. It's used by the chosen to draw on elemental powers. Lecimy. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. Wskoczyłbym. Tylko idziemy tam czy tam? Tam. Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? Dobra. Pierwsza śmierć. Za nami. Ale dobrze, dobrze. Skrzesiło mnie nie aż tak daleko. Chyba tędy przyszedłem tutaj. Sprawdzę to. Tam mam iść? Czekaj, czy ja dobrze idę? Mapka mi tu nic nie pokaże. No nie. Teraz nie wiem, czy tam mam iść, czy tu mam iść. Gdzie to miałem iść? Spróbuję tędy. Zobaczmy, co tam jest dalej. Ale potworów tutaj nie ma. O, no dobra. Tutaj miało to być. Troszeczkę trzeba uważać. Ale dobrze, że już nic tu się nie pojawia po drodze. Po prostu muszę zaczekać, aż podleci tamto. Albo po prostu sobie tutaj stanę. I poczekam. O! Bardzo ładnie. Wylądował. Hopsa. I dobrze, teraz tutaj będę się skrzeszał. Ale kozak postać to jest. Liza. Tam mamy ten kryształ. Który... Break it, and we can head home and relax. Break it. Okay. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Dobra. Wcześniej miałem inaczej troszeczkę. Dragon of the East, Lion of the South, Wolf of the North, Falcon of the West. Falcon to jastrząb, co? Wilk to wilk, Lion to lew i smok na iście, na wschodzie. Czyli cztery takie, których jeszcze chyba smoka tylko nie pokonałem. They are the four winds of Mondstadt, affiliated with Barbados. The dragon of the east, Storm Terror. Its real name is Dvalin. Dvalin. Smoczek. Though most in Mondstadt seem to have forgotten that in all this Storm Terror business. So now you know why Dvalin is only able to channel three of the four winds' power. Because it has been consuming itself from the beginning. Has been consuming itself from the beginning, czyli sam siebie konsumował, zjadał. Why would it to go to such length? Czemu by tak długo to zajęło? Albo czemu? Because of hatred, I presume. Hatred? Hatred. Co to znaczy hatred? Po polsku. Nienawiść. Jest nienawistny smoczor. Hatred for Mondstadt. Nienawidzi Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind itself, to become Storm Terror. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? Czemu nienawidzi miasta, które powinien obronić? As a child of Mondstadt, it's something that's really hard to say aloud. Jako dziecko Mondstadt, ciężko mi to powiedzieć na głos. Here, take this. It's a very old story from more than a century ago.
Co nam pokaże? Myślałem, że coś nam pokaże. Bo ona powiedziała, weź to, żeby zobaczyć historię Mondstadt. Może niedługo nam się pojawi jakaś historia, ale na razie lecimy dalej. Hi, Dorn. Teraz chyba historia Mondstadt się pojawia. Don't worry, darling. I'll take very good care of you. So... Kliknij gdziekolwiek, żeby kontynuować. Okej. Okay. Oh, it's finally done. Hello, Dining Fox. Well, all that wanna go back and see how the knights are doing? Second day in new game. A, hello, hello, siema, siema. A drugi dzień gramy w grę. Znaczy wczoraj 2 godzinki pograłem i dzisiaj akurat 2 godzinki może pogramy. Zobaczymy, jesteśmy na początkowej fazie patrzenia, co tu w ogóle chodzi. Jakieś czasoprzestrzenie robimy. Dostaliśmy kilka postaci. I lecimy dalej. But if you got anything more interesting to do, Paimon can come too. I za wszystkim, za Paimonem cały czas latamy. Prowadzi nas dalej. By the way, we obtained another animoculus in one of the Four Winds temples, right? Świątynie, nie czasoprzestrzenie. 4 musimy pokonać. Na razie 3 za nami są. We might come across more of them in the future, so don't forget to offer them to the statue. Akt 1 complete. Akt 2 rozpoczęty. Co tu nam pokazuje teraz? Obtain Adventure XP and Rise Your Adventure Rank. Okej. Takie podstawy, żeby expa wbijać. No pierwszy raz. Nigdy nawet nic podobnego nie grałem. A zobaczyłem, że popularna gierka, a lubi anime sobie oglądać, to chciałem sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czemu by nie zobaczyć, spróbować? Może wciągnie gra, może nie. Tydzień, może 2 tygodnie sobie na razie tak na testa popatrzę. A później pomyślimy, jak będzie, jak gra wciągnie. O tak. Zdobyliśmy lisy. Cały czas zdobywam jakieś te... kryształki, primogemy, Preciotto open quest menu. Mamy tutaj questy z historii albo światowe questy. To zapewne jeszcze nie dla nas, bo tu są zapewne dla wyższych poziomów. Ale tutaj Kaya Trouble to byśmy mogli zrobić. Archon quest. Primogemy są ważne. Na razie sobie będę zbierał. Zobaczymy, co później, ile się uzbiera i co będziemy mogli kupić. Na razie jeszcze nic nie potrzebuję. Archon. Co to znaczy Archon? Po angielsku w tłumaczu pisze Archon, ale to nic. Lecimy. Shadow. Potrzebny rank 10. To nie dla nas jeszcze. Ale byśmy Kaeya zrobili. Porozmawiaj z Kaeją. Pierwsze spotkanie. Storm Terror Attack at the Knights. Favonius Headquarters. No dobra. Tu mamy światowe questy, ale na razie ich sobie nie będę zaczynał. Po prostu zobaczmy, czy na mapce coś mamy, gdzie nas będzie prowadziło. Nie mamy nic. Czyli jesteśmy wolnym strzelcem, tak jakby można było powiedzieć. Tu mam jakąś strzałeczkę, zobaczmy sobie, co to za strzałeczka. Jakiś potworek. Co to się stanęło? O, dzik wyszedł. Siedział w krzakach. Dzik. Czekaj. Uciekł, zniknął.
Dodge this! Dodge this! No dobra, ten też spoko. Zamroża, przeciwnik nic nie robi. Kozak jest. Archon w tym świecie znaczy Bóg. Są to główne zadania fabularne. A no dobra, dobra. Fajnie. Myślałem, że jak kliknę sobie J i mam questy, myślałem, że story quest to są główne. Ale mówisz, że Archon to są główne. I tutaj mamy questy. Weźmy nawigatę, zróbmy i zobaczmy sobie, gdzie nas będzie prowadziło. Ale najpierw musimy sobie użyć tą statuetki. Opsa. Anemokulusa jakiegoś zdobyliśmy, grzybka możemy zebrać. Przyda się akurat, jak będziemy jakieś coś jedzonko robić. No i dobra. Tylko mieliśmy to coś znaleźć. Tutaj się przejść. Navigate'a. Najpierw przejdźmy sobie do tego miejsca. Nie mogę zrobić Navigate'a na to? A nie, dobrze jest. I lecimy. Opsa. Już myślałem, że ten nie może latać. Tu mamy stwory. Moglibyśmy tutaj tak ukradkiem na nie strafić. A, to chodźmy. O! A i zeskoczył. Freeze! Freeze! Ha! Ha! Oh, my. Blitz. Ta jest najmocniejsza z tych wszystkich. Nie mam jeszcze żadnych umiejętności, ale z damage'a to ma ładnego. O, co to jest? Jakiś czapla. Uciekła. Dawać tą czaplę. Nie trafione. Uciekła nam czapla. A tylko my to poszliśmy tutaj właśnie na te stwory zapolować. Z dystansu. O tak. Hopsa. Nie trafiłem. Rzućmy go. I bijemy. Tamten nas podpalił? No ładnie. Jaki ogień. Ale zniszczmy jeszcze tych. Aj. No, zero problemu dla tej postaci Lizy. Tu były jakieś kamyki, skrzyneczki. Oh my. Oh my. Każda postać może latać. Fajnie, fajnie. Jak trzymasz moc od Ember, ładujesz rzut. A, tak, tak, tak. Tylko zapominam cały czas. Drugi dzień gram, jeszcze tutaj czasem po prostu wszystko klikam po kolei. No, 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 o to co mówisz, o to ci chodziło, co nie? Żeby rzucić go. Tak, 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 już to kojarzę, kojarzę. Fajnie, fajnie. Tylko ciągle zapominam. A tu plecak jest jakiś? Znaczy, miejsce jest takie maksymalne? Bo... Czekajcie, plecak. Którym się plecak włącza? Inwentory? Nie. Weźmy tutaj sobie. Bo widzisz, ja tu mam pełno rzeczy tak nazbieranych. Jedzonka, grzyby. I nie wiem, czy to mi się zapełnia, czy nie zapełnia, czy to mogę... A, zapełnia się! Tu mam 2000 kapa. I to wszystko się liczy. Nie, tutaj ma oddzielny kap, tu ma oddzielny. Czyli 2000 to ja dużo mogę zbierać. Dużo rzeczy mogę zbierać. Trochę kamieni możemy sobie zebrać. To akurat będziemy... jak. Oj, wyszły stwory! Yeah.
Najsik. Strzelają nas, to i my strzelamy. Ale najlepiej byłoby strzelać tą, bo ona ma najmocniejsze umiejętności. Zobaczcie, jak z daleka. A tak ogólnie to po co mam Amber używać, jak... You've been a naughty boy. A. Miałem mówić, po co mam używać Amber, jak tamta jest kozak, ale tak na taki dystans to lepsza Amber jest. Wejdźmy sobie do niego, zobaczyć co tam u niego słychać było. Nic ciekawego. Jakieś fala w wodzie. Lecimy najpierw, skrzynkę zbierzemy. Zobaczę co tu w wodzie, taki plusk jest duży. Czy to stwór jakiś morski? O, ryby, jakie wielkie. Weźmy tam. Nie. Weźmy tego, zamruźmy jezioro. Nie, no nie, nie, nie da się ich zniszczyć. To do łowienia ryb. Łuczniki są przydatne na dalekie dystanse. Dobra, dobra. Fajnie wiedzieć. Myślałem, że sobie podejdę do tych rybek. Ale widocznie nie da się ich zniszczyć. Łowienia ryb. Na razie rybki odpuszczę. Cały czas się kieruję w stronę mojego miasta. Potworki mi uciekły. Chciałem je zaatakować. Ale te latające to szybko uciekają. W takich skrzynkach obok jedzenia często jedzenie siedzi. A co tu za kryształ? Na razie tam odpuszczam. Ale nie, miałem tutaj iść do niego. Więc idę. O, gąska. Dawaj gąsko. Udeczko, skąd czeka. Łowienie ryb się odblokowuje w późniejszym etapie. Okej. Okay. To dobrze, że nawet nie próbowałem. Bo bym próbował i próbował. It's a statue of the seven. Statua Seven. Let's make an offering and see if the gods respond. Coś mam zaoferować. Zobaczmy, czy odpowie Bóg. A, pomodlam się. Odblokowały mi się nowe tereny. Wow. Mógłbym iść dalej. Ale tu widzimy, że już mam to zrobione. Mógłbym iść dalej. Tutaj mamy orłów statuę. Tam bym poszedł. Tylko na razie, jak już poszedłem do tego miasta. Ale mam teleport, co? No tak, teleporty. Zapominam cały czas o tych teleportach. Ja biegnę po prostu. Teleport zablokowany. Czem? A, może dlatego, że mam rozmowę. Worship statuę. Statuę blessing, czyli... Moglibyśmy pójść, zobaczyć co tu jest. Poziom pierwszy statuły, stamina 7. Mógłbym coś zaoferować. Mam trzy takie elementalne anemokolusy. Zaoferuję jedno. Wbije się poziom statuły. Czyli oferuję bogom jakieś przedmioty. I one dają mi umiejętności lepsze.
Staminy mi więcej dało. O! Poziom drugi. Takie umiejętności dostałem. Dobra. Teraz potrzebuję dwie sztuki, ale na razie. Dostanę Primogemy, Anemo Sigli, Sigil. Expa dla postaci i stamina plus 7. Mógłbym oferować. Dobra, daję. Znajdę gdzieś po drodze później. Łatwiej będzie mi na góry wspinać. Spoko. In Mondstadt people call them animacula. Dobra, teraz już nie mamy żadnej rozmowy. To zobaczmy, czy teraz możemy się tepnąć. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows. No i ładnie, i teraz idziemy. But animaculae never had a physical form from the start. People with visions collect the... Coś już dobrze pachnie. Nawet fajną poczuła. Paimon can smell fisherman's toast. Rybki czuję. Coming from Good Hunter. A. Slice of soft white toast. Białego tosta na zwykłym chlebie białym. Tato lubi pojeść niezdrowo. Topped with a generous serving of onion slices lightly caramelized by the toasting. Yum yum. Cebulę lubi. Paimon's made up her mind. It's an emergency. We must order ourselves a generous serving of fisherman's toast from Good Hunter. Pronto. Pronto, pronto. Lecimy po jedzonko. Of course. It's so delicious. Nom 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 nom. Nom nom nom. A dlatego, dobrze, dobrze. Podniosłem właśnie i się odblokowało. Tak jak powiedziałeś, zrobiłem. Good Hunter's fisherman's toast is... This might surprise you. You can try cooking it yourself if you have the ingredients. Can your cooking skills surpass that of good... Why, Paimon would love to be your personal taster. Paimon chce być moim testerem jedzonka. Don't you let me dip. Możemy? Keep offering animaculae and maybe you'll receive more blessings. Zobaczmy. Good Hunter. Porozmawiajmy, jak nam Paimon powiedziała, żebym tu przyszedł. Czemu by nie chwileczkę czasu poświęcić? Witaj, dobry hunterze, łowco. Jak mógłbym ci pomóc? Sara mówi. Can I get food to go? Czyli coś na szybko? Albo obok Storm Terrorze chcę porozmawiać, albo czymkolwiek, albo nie chcemy rozmawiać. O jedzonku, mieliśmy rozmawiać. Pokaż, co tam masz. No, chickeny to mamy. Można... dużych ilości można tego nie trzymać, ale... takie podstawowe to my mamy. To, co sobie sami zrobimy, 450 zł. Increase all party members defense. O 107 na 300 sekund. Takie jedzonka zwiększające skillę. Mąka do robienia jedzonek zapewne, masło tak samo, jakiś substytut do tworzenia całego jedzenia. Ale takie podstawowe rzeczy to ja sobie zbiorę. Na razie nie będę nic kupował. Recepty moglibyśmy sobie kupić, ale potrzebujemy 15 poziom. Recepty to ja bym kupił, ale nie mogę jeszcze kupić. No więc na razie jedzonek odpuścimy. Ale ma już innego gościa. Spoko, spoko. Musi mieć dobre jedzonko. Dobra, ale my lecimy tam, gdzie nas strzałka prowadzi. Macha do nas? Siema! Siema, siema. Katerino. Welcome to the Adventurers Guild. Actually, I have had my eye on you for a long time. Tak, szpieguje nas? You've had your eye on her, eh? Has she been causing some mischief? Oh, that is not what I meant at all.
Being on the lookout for great adventurers is part of my job. When I look at you, I see one with the potential to rival the great adventurers of legends. Paimon sees it too! No spoko, fajnie. Przekonałaś nas. Wiemy, że jesteśmy dobrzy. Jak na... Paimon always feels safe in drugi dzień gry. O. Bardzo miło Paimon mówi. Bezpiecznie się przy nas czuje. Nevertheless, to the adventurer, experience is far more precious than you must accumulate adventurer experience to increase your adventure rank. Adventure rank. No dobra. Time is of the essence. Allow me to brief you on. Wait, are you saying we're like official adventurers now? Co ty mówisz? My jesteśmy oficjalnymi podróżnikami teraz? Do not worry. The Adventurers Guild does not charge a membership fee or impose any kind of duties on its members. No spoko, in short, there are lots of benefits, but no drawbacks to becoming a member. Nie po... a lot of benefits? No spoko. Basically, the Adventurers Guild rewards you every time your adventure rank increases. Za każdym razem, gdy zwiększymy poziom, Adventer Gildia Podróżników da nam nagrodę. Here is a new member's gift for you. You will need to return here to claim rewards in the future. Będziesz musiał zwrócić, żeby zebrać nagrodę. No dobra. Co każdym poziom mamy nagrody. To sobie zbieramy. Spoko, ale już mamy jakiś wysoki poziom. Jedzonka, kryształy. A tu co to jest? Wishing item. Ziarno, które świeci w nocy, nieważne jaki dystans między nimi. Podążaj za stonę glimmerem. The fated will meet under the stars. Fate to jest ta... Jak to się mówi po polsku? Fate? Szczęście, nieszczęście. Szczęście, może być i szczęście. No troszkę itemków wpada. Dostałem piórko. Mógłbym założyć którejś z moich postaci. Without further ado, please allow me to officially welcome you, our new avid adventurer. Here is your adventurer handbook. Książeczkę da nam. Spoko. A new member coming aboard is a momentous occasion. A little ceremony is only fair. It has a record of available commit and it is also proof of your... Oh, and one more thing. Sometimes you will find yourself stuck at a certain adventure rank. When this happens, you need to perform some impressive feats to gain further recognition from the guild. Czyli czasem nie będziemy mogli wybijać poziomów, będziemy musieli sobie jakieś instrukcje od gildii zobaczyć. Impressive feats? Sounds like hate. They are simply specific adventures that allow you to but that will come later. That will do for today. We will have plenty of chances to meet again in the future. No dobra, dobra. Ad Astra Abyssosk adventurer. With effort, you shall reach the stars and conquer the abyss. Dzięki. F1, mamy handbook. Co tu mamy? Investigation process. Zebrany. Będziemy mieć czwarty 4x4. Ciekawe, co się stanie, jak już zdobędziemy. Odbiorę nagrody. Aktywaty 3 teleport waypoints. No dobra. Otwórz 15 skrzynek i ulepsz statuę w Mondstadzie do poziomu drugiego. Zrobiliśmy wszystko. Zbieramy nagrody. I 4x4. I mogę odebrać nagrodę główną. Clower, koniczynka. Lucky Dog. Jeśli mam dwie części setu, def mamy zwiększony o 100. Cztery części setu. Podnoszenie mory, czyli pieniądze z... odnawia nam 300 życia. No fajne.
I mamy kolejne misje. Tutaj mamy już chapter drugi. Ale mamy otworzyć 30 skrzynek. Mamy pokonać tego stwora, którego spotkaliśmy na końcu pierwszego odcinka. Hundrao. Down a Crypta Abyss. Maga. Tamten w czerwonych włosach by go pokonał na raz. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale co tutaj mamy? Guide. Czyli jakiś poradnik. Jakieś itemki starogwiazdkowe. Dalej to potrzebujemy robić misję. Ale bym sobie tutaj zobaczył. Ulepsz statuły do 4 poziomu. Ulepsz broń do 10 poziomu. Ajajaj, ja mam takie słabe bronie. Nie chciałem ich na razie ulepszać. Ale miej 4 artefakty na jednej postaci. Zobaczmy sobie to. Jeszcze dla naszego tego nie mamy żadnego artefaktu założonego. Ale dla naszej tej byśmy mogli coś sobie podmienić. Raz, dwa, trzy mamy. Dostaliśmy trochę rzeczy. I tutaj, jeśli mamy 4, 2 przedmioty z setu, to byśmy mieli 100 defa. Fajnie byłoby, ale na razie założę co mam. Musi mi to wystarczyć. I tutaj zakładamy sobie... A i będzie 2 sety mam z tego. Zwiększone leczenie o 20%. Niech będzie. Albo to. Zwiększone będziemy mieli defa. To sobie założę. O 100 defa będziemy mieć zwiększonego. Źle klikam. Tą będę używał na pewno, a nie ma żadnego artefaktu, to dajmy jej cokolwiek. To zwiększony def, atak, HP, HP, atak, atak. Niech tak będzie. Tutaj byśmy założyli sobie, zobaczmy, czy jakiś set się połączy. Nie, nie mamy setu 2 przedmiotów, więc załóżmy sobie pierwszą lepszą rzecz. I może teraz akurat trafimy na jakiś seta. Tu byśmy mieli defa zwiększonego. A tu HP o 1000. Zobaczmy tego defa. No i na razie zostawię sobie to. Mógłbym sobie to zostawić, ale bym miał 3 przedmioty z setu. I cały czas by mi brakowało jeden. To na razie tak dam. Coś Amberowi podrzucę. Co tu mam puste? To niech będzie. Zwiększone leczenie. I cokolwiek zostało dla naszego Kay. Tu nam puste zostało. I możemy dać to. Tak samo leczenie będzie mieć zwiększone. Każdy dostał co potrzebował. Co nie? Ta też ma 4. 5. Nic nie zostawiłem. No i ładnie, ekspa trochę wpadło za tę misję. Plus to, plus to. I zaraz level. 7 i... I 7. 1 level brakował. Zobaczmy, co tu jest. Załóż 4 przedmioty na jedną postać. To ja zrobiłem to i dostaniemy 100 ekspa i będzie level... Level 8. Bardzo ładnie. Za same misje wpadło nam z 7 na 8 poziom. Kliknąłem V, żebyśmy mogli sobie iść dalej i nam automatycznie pokazuje, gdzie mamy iść. Porozmawiajmy sobie z Amber, zobaczymy, co tam chce. Jakieś misje fabularne zapewne będziemy robić. Już nie pamiętam, co on miał za super umiejętność. Co on miał za super umiejętność? Na razie sobie odpuśćmy to. I biegnijmy do naszej Amber.
Zobaczmy, co ona ma ciekawego do powiedzenia. Siema, Ember, gdzie jesteś? Ile metrów? 67 metrów, to już niedaleko. Mógłbym tak samo przedrzeć się przez 100, jak na początku. Tam sobie zregenerować staminę. Ale chyba szybciej będzie tędy, bo wspina się troszeczkę powoli. Chociaż na taką górkę. Raz, dwa. I jesteśmy przy naszej Amber. Zobaczmy, co ona chce od nas. Siema, Amber. Hey, traveler. I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Siema. Glider. Jak się sprawuje... Skrzydła chyba. Jak się sprawują nasze skrzydełka, które nam dała. Spoko, spoko. Seems like it's really growing on you. But then again, you don't have a gliding license, do you? Jeszcze będzie chciał prawo jazdy na skrzydła dać nam, żebyśmy zrobili. A gliding license? What? Isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Czyli nielegalnie sobie fruwaliśmy. Zaraz nas policja by złapała po drodze. Latająca. This is the first we've heard about it. Pajno mówi, latam już tutaj przez lata. A mnie żadna policja nie złapała. Co? O czym? O co ci chodzi? Amber. Siema, Manabu. Siema, siema. Zobaczmy, co ona ma nam do powiedzenia. You've been gliding all over the place. Everyone's noticed. Czyli już szukają nas. Dobrze, że szybko opuściliśmy miasto. Bo już każdy sobie zobaczył to, że Paimon sobie lata bez prawa jazdy na skrzydełka. So you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way. The Knights of Favonius have strict rules. You need to pass an exam and only then will the knights issue your license. Co? Testy będą nam robić? Dobra. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. Czyli leć tutaj i zdałeś. Amber nam pomoże. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what acting Grandmaster Jean would say. An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner. Dobra. Jaki ból tyłka, mówi. No, takie słowa nas piszą. Przyjemnie. Maybe you can cut me some slack. It's fine. Czyli... Chce nam się robić, czy mówimy, żeby nas przepuściła? Zobaczmy, co powie, jak powiemy, żeby nas przepuściła. Do not challenge the authority of examiner Amber. Jaka niedobra, Amber. Nie chce dać nam prawo jazdy z miejsca, na skrzydła. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Stormtear attacked, so I'm sure you'll have no problems. But we do need to respect the rules and glide properly. No dobra. Czyli... Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. Czyli nie ominie nas test. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animo slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. Dobra, to co? Jakąś książkę da nam i mam się uczyć. Latać. The Knights of Favonius gliding manual does n- Dobra, zacznijmy. Jak już nie chce nas przepuścić. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They ask the animal god, how can we reach the heavens? To which the animal god replied, you have yet to find that which is most important.
As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, "We understand now. All we needed was a stronger wind to fly." In reply, the animal god said, "What you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world." Hmm, that's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? No, taką historię przeczytaliśmy sobie w książeczce. Czyli czyta się jak jakąś baśnię, albo ludzie mocno naprawdę rozumieją romans w książkach do uczenia się. Czyli jak baśń odpowiadamy, czy jako to. Niech będzie... Dobra. Anyway, let's go. To co? Znowu Amber mam znaleźć? Questika mamy zrobionego. Journal in Teyva Traveler. Leave us your comment. Ajajaj. Like Genshin, leave your comment. Na razie to odpuszczę, bo to chyba trzeba sobie polubić grę. Tak po prostu dali nam taką powiadomienie wyszło. 800 metrów przed nami, to gdzie teraz prowadzi? Tutaj aż. Mogę się tam tepnąć? Nie mogę. Tu? Tu bym mógł, a tu? Tu bym mógł. Ale miałem Amber znaleźć. No dobra, no nic. Trudno. Nie szukam Amber. O, jest ten. To jest bocian, czy co? Czy czapla? Padła. Immune. Windblade. Spoko, spoko. Padło. Tu coś leży fajnego. A nie, to jabłka tylko. Jabłuszka. Mięsko. Tamtego czapli wypadło nam mięsko. Tutaj mamy takiego duszka. Tego, którym ulepszaliśmy chyba. Tak mi się wydaje. Naszą statuę. Lecimy. Od razu możemy drzewko walnąć. To byśmy... O! Uciek? A ja myślałem, że podejdę i się zbierze automatycznie, a to chyba trzeba to zabić. Dobra, co czym następnym razem? Jak spotkamy jakąś kolejną rzecz, taką w stylu, takiego duszka. Myślałem, że już dostanę itemek do ulepszenia statuły, a tu chyba nie. Tu mamy skałkę. Do broni ulepszania. Prowadzi nas tutaj, tylko chyba tam za skałę. Czekajcie, X miał być. Ale chciałem zobaczyć, co to za kwiatek. A ja próbuję zabić, a to wystarczyło tylko zebrać. Dobra, wchodzimy na górę.
Jaki dziczor. Chciałem go zamrazić, a on... On wywalnął mnie z byka. Nie mogę zebrać, bo muszę najpierw zamrozić, co? A, no. Tak samo to. Nie mogę zebrać, muszę zamrozić. I dopiero wtedy zbieram. Okej. Okay. A mniszka? Nie. Może go podpalić muszę. Nie. Mniszka to muszę... A! Muszę tym... powietrzem rozwalić. Każda postać ma inne rzeczy do nauczenia się. Coś tutaj widziałem, jakieś te duchy. Odleciał ci ten duszek, musisz iść za nim. Gwarko. Dobrze wiedzieć. Ale teraz to już nikogo nie znajdę. Zobaczę, co to za skrzynia, taka powietrzna. Od razu po drodze. A tu co siedzi? Powietrze. Leć, dyszku. Rozwal mi tą powietrzną barierę. Come a little closer. Blitz. Nie da się. A zamrozić mogę? Też chyba nie. Niech tak będzie. Zostawię na razie. Nie mogę coś zebrać go. Nic nie pisze na czacie. To lecę dalej. Lecę już w końcu do tego miejsca, do którego miałem się przejść. Tak po drodze cały czas spotykam nowości. Ale to się uczy człowiek. Tu widzę duszki. Tutaj osoba mi właśnie napisała, że żeby te duszki trzeba je gonić. O! Wróbelek padł. Dobra. Widzimy, że ma energię taką, to musimy naładować. I dostaliśmy skrzyneczkę. Łuczek dostaliśmy. Amber się ucieszy. Sporo rzeczy. Dobra, jeszcze jakiś zegarek. Podnieś te białe, co przed chwilą podniosłeś, są trzy dookoła. Podnieś te białe, co przed chwilą podniosłeś, są trzy dookoła. O, tu siedzi Amber. Tak mówisz? Idę tam. Te białe? Podniesione. Jeden. Drugi. Trzy podniesione. Co ty mówisz? Jeden. Lata. Drugi. Trzy. No co, podniosłem. A, w takim stylu. I teraz mogę latać i skrzyneczkę sobie zebrać. Dobra, dzięki. I tam wlatujesz na skrzydłach. Nie wymyśliłbym takiego czegoś. Ale dobrze wiedzieć. Fajnie. Dzięki wielkie. Uczy się człowiek. Już tyle nowości. Nie wiem, czy jutro będę cokolwiek z tego pamiętał. Ale coś na pewno w głowie zostanie. Amber. Reid, you're here.
Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Czy dobrze poszło nam? Przeczytaliśmy wszystko bardzo ładnie? Wszystko czytaliśmy. Przeczytałem, ale... Nie powiem. Really grasped the rules? Grasped. Po polsku. Co to znaczy grasped? Grasped. Chwyciłem... Naprawdę... Nie powiem. Chwyciłem zasady. Niech będzie. Sounds like it was a real drag. I would know. I've been... Oh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime takeoff. Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Coraz mniej czytam te. This is a storybook I used to read as a kid. Historia. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. Co dała nam złą książkę? Dla dzieci. Przeczytaliśmy sobie ją. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to... Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. No to ładny instruktor, co? Dał nam książkę do... bajkę na dobranoc. Zamiast... Książki z nauką latania. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just okay then. You just need to follow the marked route to the finish. No, drugiej książki nam już nie da. Co? Nie dam ci książki, leć. Bez nauki. 3, 2, 1. Ooo, jednego nie trafiłem. Gdzie teraz? A, tam. Ej. Chyba fail. Powinienem gdzieś pójść sobie. Dobra, spadam. Mamy 30 sekund. Żeby jeszcze jedno kółko zebrać. To chyba już po ptokach, jak to się mówi. Wejdę sobie na górę i spróbuję tam wejść znowu w ten teleport, ale nie zdążę w ciągu tych 18 sekund już. Poczekajmy. Spróbujmy jeszcze raz. No co, jeszcze raz. You gotta focus on your technique when you're gliding. If you want to try again, just... Cool, you'll make it this time. To co, lecimy. Nie powiedziała nam, jak się lata, po prostu. Bierz skrzydła i leć. A, tutaj nas coś do góry podniosło. Tutaj musimy zostać i teraz lecimy. Tam, gdzie nas podmuch powietrza bierze. Okej. Okay. Podmuch nas wziął. I lecimy dalej. No to teraz ładnie poszło. Dzięki tej książce, bajeczce na dobranoc, daliśmy radę. Bo pomyliła książki. You nailed it.
But it's no surprise, given the way you handle your glide. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Dobra. Ta co? Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Instruktor nasz, Amber, powiedziała: tu masz górę, leć, skacz. Skrzydła masz, wszystko potrafisz. Nic cię nie nauczę, nic ci nie podpowiem. Po prostu biegnij i skacz. Ale udało się. Teraz mówi, że musimy pójść do miasta i tam w mieście będziemy robić dalej. Ale tutaj to po prostu będziemy się tepniemy sobie stąd. I idziemy kolejną misję robić. Żeby nie iść schodami po prostu. Tędy chyba szybciej będzie. Sansa. Zagraj coś tam. No. La la la, go, go, go. Go, go, good evening. La la ladies and. No to my mamy śpiewać, ona sobie tylko gra. Nic nam nie zaśpiewa. Powodzonka. Koniec rozmowy. Do katedry muszę pójść, to lecimy. Daleko jest ta katedra? Niedaleko. Tędy? Czy tędy? Nie będę skakał, bo mam duża góra. Może mi zabraknąć staminy, a jak powoli, powoli się wepnie. Ojojoj, herbatkę sobie piłem. Ale coś w czajniku było niedobrego. Kamień chyba jakiś się uzbierał, muszę wyczyścić kwaskiem czy czymś. Bo już na spodzie się trochę zakamienił. Czy jak to się mówi, twarda woda. Jest i nasza Amber. Czas na misję numer 2. Ale dzwony dzwonią. Ciekawe po co. Czy mamy pójść do kościółka? Czy co ona chce? Wzięła nas na samą górę. Będziemy może stąd skakać. Zobaczymy. Co ona chce. Hopfala. Hey, here, over here. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Same deal as before, czyli to samo co wcześniej. Musimy tak samo polatać troszeczkę według markerów. Bez zatrzymywania się w środku, czyli teraz nie możemy się zatrzymywać w ogóle. Zobaczmy. W takim stylu. Dobra, pierwsza próba nieudana, ale jeszcze tutaj mam dużo czasu. Pies jakiś tu jest. Uf. Dobra, próba numer 2. 30 sekund mamy. Tylko gdzie teraz? Z powrotem? Spróbujmy. Nie, z powrotem nie zadziałało.
tam na górę musimy pójść. Pierwsze koty za płoty. Po jednej próbie jest zrobione. Ale teraz się uda. Bo już wiem w miarę gdzie tu latać. Hopsa tu. Hip. Tutaj do góry. Tutaj mamy pójść. Wracę. Myślałem, że tu mnie podniesie znowu wiatr. O, tutaj podniesie mnie wiatr? Podniósł. Bierzemy to kółeczko. Wracamy. Niech nas wiatr poniesie do góry. Gdzieś tutaj. I lecimy. Tutaj. Wiatr nas poniósł dalej. I lecimy dalej. Tu. I gdzie teraz? I teraz to już wszystko załatwione. No dobra, tu jest fajny ten wiatr, co nie? W tych miejscach trzeba lecieć do góry i płynąć dalej. I wrócić do Amber. Tylko Amber jest teraz w innym miejscu. Tepnęła się. Ale już chyba misja zakończona. Tutaj bym poszedł do góry troszeczkę. W takim stylu. Jest i nasza Amber. A widzisz ten murek dookoła tego placu? Przebiegnij po nim od lewej strony, obok. No chyba o tym mi mówiłeś. To co zrobiłem teraz, co? Seems like you've got the hang of Windglide. Easy! You've flown this way before anyway! Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Dobra, fajnie. Just keep thinking about that license. Ready? Lecimy. Ostatni test. Hopla! Fajne te... Do góry mnie, że mnie rzuca. Windborne Traveler! You are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. Coraz mniej czytam. Już taki nie chcę się bardzo czytać, ale... Dobra, zrobiliśmy. Don't worry, you will be compensated fairly. Nowe questy zaczęte. Ale już dostałem licencję? Czy coś źle zrobiłem? Chyba tak. I am Otto of the Knights of Favonius. Kolejny rycerz. Tam masz taki murek dookoła tego placu i od lewej strony jak na niego wbiegniesz, przebiegniesz dookoła, to skrzynka. Dobra, to zaraz tam wrócę. Please, show me your gliding license. Tylko zobaczę, co tam chce od nas Otto. Licencję chce od nas, prawo jazdy. Została zjedzona przez barona królików. Dobra. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under section 7, article 12 of the Mondstadt Penal Code. Taki jesteś Otto? Chcesz nas aresztować? You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why?
The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Dobra. Zły moment, mówisz. Who's that? Unknown criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Raptora nazwali przestępcę. Czyli lata sobie i popełnia przestępstwa. Dobra, zobaczmy dalej. Wow, he flies fast then. So far we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. A po prostu oni tacy słabi są. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. To co? Wiedzą gdzie jest, ale nie mogą go złapać. Bo na jego przedmioty, które ukradł, miał markery zrobione, ale nie pójdą, bo się boją. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me. As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. To co, bierzemy? Jasne. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. But no need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Czy jeszcze z Jeanem porozmawiamy i lecimy złapać groźnego przestępcę. Poziom 8, pół levelka wpadło. I lecimy. Track Raptor, czyli musimy... Czyli to co? Raptora, niegodnego przestępcę, niegodziwego przestępcę będziemy szukać. Podążać za nim? Możemy. Tylko miałem zobaczyć tą skrzynkę. Ale już nie chce mi się wracać tam na początek. Następnym razem jak będę tam, w tamtym rejonie. Niby nie jest daleko, ale... Ale już lecę przed siebie. Przelecę? Troszeczkę na pewno przelecę. A później sobie przepłynę. Hopla! Tragedii nie ma. Są tu jakieś stwory? Coś go, ktoś gotuje tutaj, ale to może tamta? Nie. W skrzyneczkach może być jedzenie. Ale nie w tych skrzyneczkach widocznie. Ale tu, ile jedzonka. Na tym wozie było. Dobra, możemy gotować, ale nie gotujemy. My na razie idziemy przed siebie. A i ptaki uciekły. Wróble nam pouciekały. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. To co? Click and hold scroll wheel to use elemental sight and look for clues. Ten ma taką umiejętność. What do you think this is? It looks like a broken tree branch. Wow. Paimon knows. Nie wiedziałem, że taką umiejętność ma. There are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Widzimy na mapie, że nam pokazuje, że tutaj coś jest pod nami. Ale nic nie ma.
tu na górze. Dzik, dzik. Ucieka. Ty, nie dostał. A tu jest kolejny. Ale z byka chciałbym mnie walnąć. Ale teraz ucieka. I leży. Nie mógł trafić mnie? To od razu w rura ucieka przed siebie. Rura w nogi. Nie trafiłem. Czas uciekać. A tam jest gołąb jakiś latający. Muszę go zabić. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wchodzę na drzewo. Wow, outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must be that the wing glider is broken. No nic. Dwa przedmioty zebrane. Padł se. Od ognia. Tutaj mamy jakąś iksik. Czy to był właśnie ten iksik z tym naszym zwierzątkiem? Na górze chyba coś jest. Wysoko tu jest? Troszkę jest. Powoli, powoli. Po troszeczku wejdę. Staminy mam jeszcze mało. O, ten duszek, duszek, duszek. Mam go złapać. Tylko jak ja tam wejdę? Wepnie się po tym? Nie chcę. Jaki grzyb. Może jak skoczę tutaj? Nie, chcę wejść. Jak ja tam wejdę? Muszę go zebrać, jak już tu jestem. Jakby tu skoczyć? Kojarzy ktoś? Ten nie skoczy. Ta też nie skoczy. No żadna nie skoczy. Ta by mogła w ziemię walnąć wiatrem. A spróbuję go zniszczyć. You're in for a little shock. Nie, dobra. Jak ja tam mam wejść? Na górę mam wejść, skoczyć z góry? Albo z drzewa, na drzewo. Na drzewo, na drzewo. Okej, okay, fajnie. Aj, ty skrzydełko puściłem. Dwa razy kliknąłem spację. To co, X? Stoję. Jej. Mam go gonić? Gdzie on ucieka? Tam poszedł. Gonię go. Jak się spina? Schodkami. I'll keep this close. Skrzyneczka. Is this an answer from this world? Ale zebrałem
Udało mi się zebrać w ogóle to, co tamten dał? Jaką książkę bym mógł dać mojej założyć postaci? Czekajcie, coś miałem zobaczyć. Jak to się nazywało do ulepszania tych statu? To? Nie. Nie wiem. Zobaczymy, jak będziemy przy statule jakieś, czy coś mamy. Poduszek zniknął. Tam coś się odznaczyło. Jako, że już jestem przy wyborze, to bym dał tej moją broń lepszą. Bo ona ma na trzeci poziom. Ta ma 23, ta ma 39. Jeszcze ma szybszą zwiększenie energii. Dobra, na razie zostawię sobie. Okej. Switch. Bardzo ładnie. Ma już fajną broń. Ale coś pokazuje mi, że ta coś chce. Artefakta by chciała jakiegoś. Wow. Krytyk zwiększony. Czy to? Krytyka. Z dystansu. To się coś przyda. Tylko przydałoby mi się drugi przedmiot tak samo z tej samej energii. No ale nie. Damy jej to. HP 4. Może być i to. Przydałoby mi się niebieski coś jeszcze. Z krytykiem. Ale widzimy, że nic nie mamy. Dobra, ale broń bym jakąś sobie zobaczył. Ma ona najlepszą. Dostałem jakieś słabe, to mi to niepotrzebne. To co? Pokazują nam gwiazdy, że tutaj są. Tutaj może być kolejny ten duszek. Ale czy mi się chce ganiać za tymi duchami? Właśnie tam. Jakie grzybki te są. Rosną w takich miejscach. Niedostępnych trochę. Dobra, ale mniejsza z tym chyba. Na razie te duszki sobie odstawię. Idziemy robić misję fabularną, bo cały czas się kręcę w tym rejonie. A ja tu po prostu muszę tego trzeci punkt znaleźć, żeby naszego niegodziwego przestępcę złapać. No, to co? Już jesteśmy prawie. Pokazuje nam mapka, że tam byśmy mogli iść. Statua tu jest. Znowu uciekam od nowego punktu. Ale jest tutaj już statua. Chciałbym do niej zobaczyć. No, i to się przyda. Teleporcik mi się odblokował. I teraz mogę sobie iść do mojego wymaganego punktu. I to jest tutaj. How do we know if this was left by raptor or an animal slime? Animal slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. Czyli dobrze wie, że to nie jest animal slime. Bo nie zostawiają potworów, tych marków na ziemi. Wait, are you telling me people actually? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one. Come on. Ooh, what's that? Ooh. Looks like something's going on up ahead. Co się dzieje? It sounds like there's a battle going on. Could that be raptor? Quick, walczą ludzie. Let's keep going. Let's keep going. Lecimy. Gdzie tu jest? Gdzie lecimy? Prosto tu, góra. Hopla.
Biegnij! Amber, biegnij! Podaj masło, biegnij! Lisa, 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 ty biegnij, ty jesteś wojowniczką magiczną. Dawaj, gołębia! Dobra, uciekł. Biegniemy dalej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Hopla! Walczą stwory. Człowieka chcą zabić. A my wbiegamy i dostajemy po głowie. Czekajcie. Wojownika, trójeczka i mrozimy ich. I zamrożeni wszyscy, pokonani ludzie. Jeden jest głowy, wchodzi Amber do gry. I Windblade. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. Czyli to nie był ten złoczyńca. Po prostu jakiś był chłopczyna, który został zaatakowany przez potwory. No trudno, zawsze coś. Coś tam spotkaliśmy po drodze. I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily. Hilly trolls, but I thought the Knights of Avonius had cleared out most of the hilly trolls camps around these parts. Czyli to są hilliczursy, te stwory mocne. Jak ja to zapamiętam? Chyba nie zapamiętam. It's a small camp, not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Co jej to przypomina? It really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Oh, I don't know what I'm gonna do when the merchant caravan gets here tomorrow. Funny-looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy, because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Czyli chce zgłosić tamtego i tego idiotę mówi. I żeby stracił licencję, bo coś mu się nie podobało, że tamten chyba trzymał towar, nie chciał odpuścić, a potwory go atakowały. The artifact? This could well be our guy. Tak, taka detektywczyni z Amber jest. Did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Tak jest, Amber. Lecimy. Czyli on nam powiedział, w którą stronę iść? To my tak uczynimy. Zobaczymy. Czy spotkamy te hilliczurcy, skąd on uciekał, czy od razu już będzie tamten człowieczek. Tych skrzynek nie zniszczę, ale dzik sobie siedzi. Już nie siedzi, już leży. Mógłbym sobie jedzonka porobić, ale na razie jabłka zbiorę i zbiorę mięsko z dzika. I co teraz? Mógłbym pogotować, bo mam trochę. O! Jakie. Another test subject. Dobra, zobaczcie, jakie levele one są. Kyo. Spacja, zamroził mnie. To ja teraz ich zamrożę. I umiejętności. Oj. Q, co jest Q? Co jest Q? Jak ona ma super umiejętność? A, Tom! I patrz. I ja sobie uciekam, oni dostają obrażenia. Mógłbym sobie na Amber przerzucić i ich zniszczyć. Pium, bam, 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 bam. I koniec.
Podbiegam. I koniec z nim. Żyje jeszcze co? Żyjesz, człowieczku? Klik. Co to za ludzie? Złoczyńcy jacyś mnie zaatakowali. Czego oni bronili? Czy tu gdzieś będzie ich dowódca? But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Cały czas pojawiają się, że idziemy w dobrym kierunku. Bo cały czas marki widzimy, tylko cały czas się przemieszczają jakby. Look where we are. The elemental power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After him. To co, godzimy go? Już zorientował się, że wiemy, gdzie on jest. Tu mamy. Nagrodę za coś, ale reward for Courage i Flight. Czyli tutaj będziemy, znajdziemy tego bossa, co? Bierzemy naszą ekipkę, mamy 4 osoby. Start. I walczymy z naszym złoczyńcą. Albo tu do jego bazy wejdziemy sobie. Czyli... If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that gotta do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Tutaj chcę robić egzamin? No dobra. Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt. So, what do you say? No dobra. Woohoo! Good answer. Good answer. Niech tak będzie. Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Prepare to take off. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. To co? Mamy pokonywać przeciwników i za to, że pokonamy przeciwników, dostaniemy prawo jazdy do latania. Trochę tak nie bardzo. Niech tak będzie. Ale nie. Używaj niskiego wiatru, żeby się utrzymywać w powietrzu, gdy przeciwnicy atakują. Czyli gdzieś tu będzie wiatr. Podczas latania możesz zrzucać bomby. Pokonuj takim sposobem przeciwników. To co? Spróbujmy. Ale bomby? Ale skąd ja mam te bomby zdobyć? A mam tutaj powietrze. Takim stylu mam latać. Ale już jestem nisko. Powinienem sobie gdzieś znaleźć powietrze, wir. O, tutaj. I lecieć dalej. Hopla. Tutaj mam jakieś... potwory? Nie mam. Lecę do góry. I lecimy dalej. Tu mógłbym do góry polecieć. Bombka. 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 A ja mam cooldowna na bombę. Nie mogę takim rzucać wszystkim. Ja tak rzucam bombkę, bombkę. A się bombki nie rzucają. Niesie nas do góry. I gdzie teraz? Gdzie teraz? Tam lecimy? Ale tam nic nie ma. Znowu mnie wyrzuci. Ale jestem... Tu miałem teleport. Nie mogę map... wziąć do góry się.
Okej. Nie mogę kamerki do góry wziąć. Lecimy. W takim stylu walczymy. Już myślałem, że to będzie walka z takim zwyczajowym sposobem, a ja po prostu mam latać i walczyć. Dobrze. Raptor tu będzie. Bosik, bosik, bosik. Dobrze, że mam tutaj TPK. To już nie będę bardzo w tyle zostawał. Sałata, kabecz i jabłuszko. Sunsetia jakaś. To co? Hopla! Okej. Okay. Wskrzeszenie mamy. Skrzyneczki. O, coś jest tu. Marcheweczka. Spoko. Tylko teraz... Jak to zepsuć? Czy mogę ogniem? Nie bardzo. To chyba tędy muszę iść. Dobra, tak chyba prościej. Najpierw użyć skilla, żeby podpalić przeciwnika. I później dopiero. Jak tam wejdę? Wejdę tędy? Jak wpadnę, to już nie wyjdę. Jak tam wejść do tamtego? Może jakbym... zniszczył to? A, mogłem wcześniej go tak zniszczyć po prostu. Myślę, jak tu wejść tam do niego. Bo tutaj nie ma nigdzie wejść żadnych. A, odblokowało mi się przejście. Trzeba by tylko tamtego zabić. I mi się przejście odblokowało. Mięsko jest. Tutaj to potrzebuje Amber, żeby podpaliła te roślinki. Już kojarzę. I teraz czekamy, aż się spalą. I zobaczmy, co tam za nimi jest. Mógłbym też Amber sobie założyć, żeby rozwalić to. Bo w tych ognikach może coś być. Mogę go jakoś sam wybuchnąć, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Sam musi wybuchnąć, okej. Ona nie daje rady. Skrzynka. No spoko, lecimy dalej. Tutaj już byśmy poszli, już tam jest chyba bosik. Ale jeszcze skrzyneczki. Marcheweczka jest, dobra, to co? Lecimy. Widzimy, energii jest dużo. Weźmy może... Pokazuje, że mamy Amber grać, ale... Zaraz zobaczymy.
nie mogę zmienić postaci podczas czas pływania. Wyjdę. Coś muszę innego zrobić. Tam muszę pójść. Spoko. A z tak daleka trafię? Dało radę. Woda się opuściła i teraz mogę sobie tu podejść. Jakie pułapki ma do siebie do wejścia ten gostek? To co? Przejście otwarte. Czas na nas. Już czeka tam stwór. No to ładnie. Trzeba te skrzynie rozwalać. One pospadają stamtąd. Dobra, zablokowało nam się przejście. I teraz czas ich pokonać. Tu są jeszcze na górze? Skąd on strzela? Przecież spadł. Slajmy się pojawiały. A tamten na górze siedzi. Dobra, uciekamy. Czwóreczka. Nowe potwory się po prostu pojawiły. Slajmy to. A może byśmy wzięli trójeczkę? You're in for a little shock. Takim stylu. Niewrażliwe. Na miecz to będą wszystkie wrażliwe, co nie? Ale ten fioletowy slime w ogóle od magii nie dostał obrażeń, czyli trzeba tak rotować trochę tymi postaciami. Ktoś tam mnie jeszcze z góry chyba strzelał. No zaraz zobaczymy. Wszystko? Pokonane? Aktywowana maszyna. To co, lecimy? Dalej. W tą stronę? Czy w tą stronę? Skrzyneczka. Notatki jakieś zebrane, spoko. I teraz w drugą stronę. Też skrzyneczki. Dobrze, nie widzą nas. Bierzemy sobie Amber. Get him. Najcik. Ile i te masów wpada. Długi ten rajd. I teraz padnę. Nie mam dawno, nie miałem powrotnego
tego zapisu. Spróbujmy. Przydałby się jakiś zapis. Zaraz tu padnę. He must be around here somewhere. Amber! Over there! Over there! Gdzie tu jest? Oh, yes! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? Kto tu wziął dziewczynkę? You must be Raptor! You can't escape! Dobra, nie uciekniesz? Tacy koksy jesteśmy. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius Outrider. You'll be sorry when I arrest you. Głęboko oddychaj. Nie złoś się. Let's examine our surroundings, just like you taught me. Czyli... spróbujmy naszych surroundings, terenów, tak jak mnie nauczyłaś. Czyli spróbujemy przelecieć? Możemy. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Jak on tam przeszedł? Jakiś mechanizm? Czy może elementalna magia? A może jakaś linka? Jakieś kolce? Czy coś? Może jakiś mechanizm bardziej? Albo jak to jest, wszędzie są elementy, to może elementy. Bye bye, kiddo. Oh no, he's getting away. Oh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. Czyli można przelecieć tylko. Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Co, chcę lecieć? Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. To co, lecimy z Amber, czy... czyli to, że może być ciężkie, ale niewykonalne. Dobra, ale idziemy. Completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Czy tak mówi, jak tą książkę, co przeczytaliśmy, na dobranoc? Ptaki nie mogły latać, ale odważyły się polecieć. I to nie dzięki Bogowi, tylko własnej odwadze. I to właśnie chyba my będziemy musieli zrobić to samo. But if you listen carefully. Wait, stop! You'll never make it. Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Do domu, jak małe dziewczynki, co? Już się coś straszy, boi się coś nas. But if you listen carefully, the wind says I will make it, and that's good enough for me. Lecimy z tym śledziem. 50 metrów do pokonania. Jak padnę, to nie ma odwrotu, ale trudno. 3, 2, 1, hopla! Amber, no! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! Yay! She's gliding! Amber's gliding! Lecimy! Crazy kid! No już coś w portkach coś jest narobione lekciutko. Now sit still and await your arrest like a good little boy. Bosik troszeczkę życia ma, ale podchodzą, wybuch, ale nie trafił. Q. Dobra. Wziąłbym sobie trójeczkę.
podszedł do bossika, użył umiejętności i... Q. Uciekł, uciekł! Odskoczył jaki koks! Ale inne to inne nie ganiają. Nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, co się dzieje. Jednak nikt nic nie wie. Wchodzą sobie w to, w moją pułapkę. Znowu chciał mnie zamrozić. I koniec. Prosty bosik. The wind current from in the air. It would be suicide to try and escape in the direction. In other words, the only way. Aha! So he was just trying to fool. Little did he know, we're not. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. Siema Archan, dzięki za followka. Bardzo się przydał. Przyda. Dzięki, dzięki. Czy jak Wise Man powiedział? Niemożliwe jest nigdy niemożliwe. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. Czyli jak ona sobie zdawała swój pierwszy egzamin? Archangel. Znowu Archangel? Co się stało? A, na YouTubie! Dzięki, dzięki, że na Twitchu i YouTubie zasubskrybowałeś. Dzięki za 2 subki. I tutaj, i tutaj. To co, lecimy. I kind of missed that nervous rush. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exam since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have, but I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from Acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first, because I need to escort Raptor back to the city. Dobra. Za dużo tych dialogów troszeczkę tu jest, ale to trzeba przebrnąć. Mógłbym dać na auto, ale troszeczkę czytam, troszeczkę przewijam. I teraz naszego złoczyńcę niedobrego zabierze do miasta, a... Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. A my co zrobimy? Będziemy znowu do miasta szli, tak jak Amber nam mówi, żeby dała nam naszą licencję latania. Pilota. Challenge complete. No dobra. Ile itemków. I chyba nic tutaj po nas już. Wchodzimy w teleport. Wychodzimy. Zobaczę, czy są tu jakieś potworki. Jak nie, to będziemy się zbierać. Coś tu nam pokazuje, że tu coś przed nami jest. Skoczę szybko, ale tu jest jaka góra. Powolutku, powolutku, niech nam stamina nie schodzi za szybko. Bo góra potężna. Ale powoli, powoli. Się wespniemy. Hopla. Teraz to już nam wejdziemy bez problemu. Idziemy tutaj do punkciku zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Co to jest? Jakiś dym. Biorę Amber. Tą mogę zniszczyć, podpalić. Ale czy to coś da? Touch the ley line opening.
Dobra, z bliska to może Tom. Come a little closer. A może, może, może trójkę, trójkę, o tego. Co? Don't push your luck. Oh, so sorry. No ten jest kozakiem. Pojawiły się kolejne potwory. Ale trochę mocne. No. Dobra, na razie a może Tom? Ten powinien dobrze działać na nią. Ale nie działa dobrze. Dobra. Który ma dużo życia? Biorę wszystkiego po kolei. Ta mało bije. Ale może zaraz naładuje trochę energii. Najwięcej życia ma. Challenge complete. Co to za roślina? Revitalize Lay Blind Blossom to Climb Revar. 20 Original Resist. Zabierze mi 20 czegoś. Mam 160. Dobra. Coś tam zebrałem. Itemków. A, uciekam, 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 uciekam. Teraz to już wiem. Żeby do tego nie podchodzić. Bo wybuchnie. To mógłbym podpalić sam. Zobaczę, jak zniszczę te wszystkie roślinki. Czy coś się stanie? Nic się nie stało. Dobra, ale ciężki bosik był. Albo po prostu tak słabo grałem. Nektar jakiś i... Slime condensate. Czyli kawałek slajma. Tu jest jakaś roślinka też. Ładno. Tylko ja mam trochę mało życia. Czy mi chce się walczyć? Amber ma mało. Wszystkie mają mało. Ta jest najlepsza. Muszę Amber, bo to jest... Ogień może być dobry właśnie na lodową rzecz. Zobaczmy, czy się spali. Okej, okay, nie musiała nic walczyć. Miss Flower Corolla. Spoko. To co? Mapkę odpalamy. I musimy pójść tutaj. Tepniemy się. Tu nie mogę. Teleportek. Do miasta. I biegniemy dalej do naszej Amber, która mówiła, żebyśmy poszli po licencję. I akurat jak zdobędziemy licencję na pilota samolotu, byśmy mogli kończyć powoli. 2 godzinki już sobie gramy. Wczoraj 2, dzisiaj 2. Po 2 godzinki dziennie. Czemu by nie? Coraz cięższe te walki. Ale po prostu ja taki słaby jestem. Muszę troszeczkę ekwipunek ulepszyć, bo mam misję, żeby ulepszyć na 10 poziom, czy tam 10 razy. To może każdemu na 2 poziom wbije broń. Nie chciałem ulepszać, bo żeby za chwilę mieć, nie mieć nowej broni, a ta starą, co ja z nią zrobię, ulepszoną. Będzie mi się zawalać w tym ekwipunku.
Co tu jest? Misy. Dobra. Mniejsza z tym. Lecimy do naszej Amber. Stoi już tutaj do nas niebawem. Ale tu właśnie jedna osoba na czacie, Gwarko, napisał, że tutaj jak się będzie coś krążyło po tych murach, to można skrzynkę spotkać. Zobaczę. Zrobię sobie kółeczko. Widzimy, że tutaj jest gdzieś Amber przed nami. Ale zrobię sobie kółeczko wokół murów. Czy wokół tych murów, czy wokół jakichś innych murów. I zobaczę, czy nie ma tu jakiejś skrzyneczki. Nic nie widać po drodze. Hopla. Ciekawe, jak się odnawia życie moją postacią, bo widzimy, że już krucho z tym. Nie ma żadnych skrzynek. Może to było gdzieś indziej. Ciężko powiedzieć teraz, gdzie ja wcześniej byłem. Ale tutaj widzimy, że nic nie ma. Musimy pogadać z Ottem. Welcome, Mondstadt! Co tu robisz? Jestem obrońcą Mondstadt. Dobra. A ja mam wejść do środka. Do katedry. No i ładnie. Czyli... Dodało do zdjęć zrobionych. Zrobiłem sobie fotkę w katedrze. Siema, siostro. Juliana. Grace. Jest i nasza Amber. Congratulations! Here is your gliding license. You're officially legal now. Yay! I'm not surprised though. You're a natural after all. Jestem pilotem do samolota. Dostałem licencję. To co, było łatwe? No. I czy powiemy, że troszeczkę nas to kosztowało energii? Dobra, łatwe. And I'll sign you up for the next wind gliding championship. Ona sądzi cały czas od początku, że jesteśmy koksem w lataniu. Po prostu mieliśmy kilka prób i się udało. Cudem. I glide so fast that no one can keep up. It's just me up there, on my own, gliding around. A teraz nas zaprasza na jakieś mistrzostwa w lataniu. To może sobie na razie odpuśćmy, ale jeszcze możemy popróbować, potestować. Może się coś uda. Coś być jakimś mistrzem lotnictwa. Whoa, fighting talk. It seems you have no idea how terrifying the championship really is. Well, until I kick your butt in the championship, I wish you a happy, liberating, and above all, law-abiding, gliding experience. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Spoko. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Amber. 9. poziom. Licencja pilota zrobiona. Latającego. Pokonany bosik. Raptor. Złoczyńca niedobry. I wszystko. Tyle rzeczy się działo. Tyle nowości. Nic z tego nie zapamiętam. Do dnia jutrzejszego. Ale przynajmniej już jestem podszkolony w lataniu troszeczkę. Tak więc zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień.
Dobra, jakąś tu misję mamy poboczną. Niby poboczną historię. Musimy pogadać z Keją. Za 130 metrów od nas jest. Ekwipunek już sobie troszeczkę ulepszymy. Następnym razem dzisiaj ponad 2 godzinki graliśmy. I tyle by na wystarczało na dzisiejszy dzień. Tyle się działo, że aż wyczerpany jestem aż za bardzo. Ale przyjemnie się grało. Tyle nowości, cały czas coś nowego. Tu w miejsce pójdę, tu gdzieś indziej pójdę. Mam nadzieję, że ktoś tam ogląda ze mną. Ktoś tam sobie siedzi po cichutku. No ale to przyjemnie, przyjemnie. Jak nie oglądaliście od początku, to zapraszam właśnie na YouTube'a. Codziennie albo co dwa dni będę wrzucał jakiś odcineczek. Znaczy po prostu streama, a na shorcie zachęcający shortcik. Króciutki do oglądania następnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.